Cliff TV wita na polu konopi. Jesteśmy w Polsce, zdementować pogłoski, że konopi nie można w Polsce uprawiać. Konopie w Polsce bardzo ładnie rosną. Mamy w tym momencie koniec czerwca. Konopie są mniej więcej w wysokości 1,60 m, 1,80 m, coś takiego. Nie powiem, gdzie to jest, żebyście tu nie przyjeżdżali zbyt tłumnie i zbierali krzaczków, ponieważ konopie przemysłowe, warto wiedzieć, jeżeli gdzieś znajdziecie pole, nie warto tego zrywać, nie warto psuć pola, niszczyć, zadeptywać. To nie zawiera THC, nie można z tym zrobić nic fajnego, w sensie uzyskania jakiegoś efektu psychotropowego. Także dajcie sobie spokój, natomiast bardzo zachęcamy do siania konopi do celów przemysłowych. I w najbliższym wydaniu z Plifa będziemy pisać, jak to zrobić. Okazuje się, że plotki o tym, że pozwolenia, regulacje, jakieś papierologia jest strasznie skomplikowana, są mocno przesadzone. Splif jako pierwsza instytucja w Polsce uzyskała takie pozwolenie, nie będąc instytutem państwowym ani żadnym wielkim koncernem. I chcemy się z Wami podzielić, pokazać, jak to można zrobić. Już zaraziliśmy kilku rolników, kilka firm naszymi pomysłami. Między innymi właściciel tego pola również już wnioskował o zezwolenie na skup, ponieważ jak to wygląda w Polsce? Siać konopie można pod warunkiem uzyskania zezwolenia od wójta, burmistrza lub prezydenta. Żeby dostać to pozwolenie od wójta, burmistrza lub prezydenta, to trzeba zakontraktować sprzedaż tych konopi. Jeszcze się ich nie wyhodowało, już trzeba je sprzedać. Żeby je sprzedać, to ktoś musi je kupić, a żeby ktoś mógł je kupić, potrzebuje znowuż zezwolenia. I z tym zezwoleniem zawsze był problem, bo nikt nie miał w Polsce uprawnień do skupywania tych konopi. Okazuje się właśnie, że udało nam się przetrzeć te szlaki, przejść tą procedurę. Wcale nie jest skomplikowana, 125 zł i znaczek na list wystarczy Ci, żeby uzyskać takie zezwolenie. Praktycznie każda gleba w Polsce się nadaje do uprawy konopi. Nie potrzebujesz żadnych specjalistycznych sprzętów, maszyn. Jedyne co, to jest kwestia zbioru, ale są firmy w Polsce, gdzie można wynająć kombajn, można to robić nawet ręcznie na małych areałach. Roślina, no jak widzicie, jest bardzo ładna, bardzo ładnie pachnie. Warto zasiać to sobie nawet, ja jak tak patrzę tutaj, to od razu myślę o moim ogródku. Po prostu usiąść sobie tutaj, wypić piwko czy coś tam innego zrobić w tak wspaniałej atmosferze. Także naprawdę zachęcamy do siania konopi przemysłowych oczywiście. Można całą masę fajnych rzeczy z tego robić. No tak, co można robić z konopi? Konopie to przede wszystkim włókno, paździerz i nasiona. Nasze babcie robiły potrawy wigilijne, siemieniuchę między innymi z nasion konopi. W tej chwili można dostać mąkę konopną, można dostać ziarna konopne używane w jakichś płatkach śniadaniowych, w batonikach, w czekoladach. Włókna konopne od lat tworzyły tkaniny, liny, sznury, żagle, worki na ziemniaki, takie rzeczy, ale nie tylko takie techniczne wyroby. Ciuchy można z tego robić, można robić z tego izolację do budynków, można z tego robić samochody, te szkielety w samochodach. Jest cała masa po prostu zastosowań i to nie jest science fiction, to nie są jakieś bajki, które my sobie wymyśliliśmy, tylko to są rzeczy, które się w świecie robi. To pole, na którym się znajdujemy, to nie jest czyjaś fanaberia, to jest, jak okiem sięgnąć tutaj, widzimy wszędzie krzory. I ktoś to robi typowo komercyjnie, tak? To będzie pole, na którym jego właściciel zarobi. Dlatego zachęcajcie rolników, bo to jest normalny plon, tak jak pszenica, buraki cukrowe czy konopie przemysłowe. Z paździerzy można robić rewelacyjne budynki. To znaczy w niektórych miejscach, we Francji, w Wielkiej Brytanii, w Australii, w RPA stawia się coraz więcej budynków z paździerza konopnego. Nie wiem, ile z Was widziało roślinkę konopi przemysłowych. Wiele się nie różnią od konopi zwykłych, oprócz zawartości THC. Z zewnątrz są włókna, w środku jest paździerz. Paździerz to jest ta drewniała część łodygi, która jest bardzo, bardzo twarda, bardzo sztywna, dość łamliwa i wymieszana z określonym rodzajem wapna i wodą powoduje zawiązanie się takiego betonu konopnego tak zwanego, chociaż ta nazwa jest dość nieszczęśliwa. Jest to normalny surowiec budowlany, materiał, który ma bardzo dobre właściwości termiczne. Potrafi to zrobić naprawdę człowiek o zerowych umiejętnościach technicznych. Ja i operator kamery, dwie lewe ręce, zrobiliśmy ścianę konopną. Pierwszego dnia, kiedy się w ogóle za to zabraliśmy, ściana do tej pory stoi.
ma, tak jak mówiłem, bardzo dobre właściwości termiczne, czyli na nasze zimne klimaty, na nasze bardzo mroźne zimy się bardzo dobrze sprawdza. Nie trzeba niezdrowego sztucznego styropianu na to dawać, czy nieekologicznej wełny mineralnej, czy szklanej. Można to wszystko ocieplić konopiami, można stawiać mury konopne. Wszystko to ma również ujemny bilans CO2, czyli nie ma, tak jak w przypadku cegieł, konieczności wypalania, czyli ładowania dodatkowej energii. Widzę, że robalom też smakują konopie. Nie ma konieczności tutaj jakichś wielkich wydatków energetycznych, więc taki budynek de facto zamyka w sobie dwutlenek węgla. Czyli roślina rosnąc ten dwutlenek węgla z atmosfery wyciąga, a te krzaczki, trzeba sobie powiedzieć, że one dopiero zaczynają rosnąć. One będą tutaj 2 albo 3 razy takiej wysokości. Magazynują ten dwutlenek węgla i ten budynek jakby zamyka w sobie ten dwutlenek węgla, więc mamy budynek o ujemnym bilansie CO2. To jest też bardzo ważne dla środowiska, żeby te budynki nie obciążały jakoś szczególnie naszego środowiska. Bardzo fajnie się mieszka w czymś takim, ponieważ takie ściany oddychają. Zapomnijcie o jakichkolwiek alergiach czy grzybach na ścianach. Teraz we wszystkich nowych blokach zawsze grzyb na ścianie się w rogu gdzieś tam robi, bo to budownictwo tradycyjne jest po prostu niezdrowe. W tym się źle oddycha, coraz więcej ludzi ma choroby płuc, jakieś astmy, nieżyty. To wszystko jest spowodowane tym, że mieszkamy po prostu w betonowych klitkach. Jeżeli byśmy mieszkali w naturalnym budownictwie, to absolutnie takich problemów nie ma. Te ściany nie pleśnieją, oddychają. Normalnie, naturalnie się w tym mieszka i też taniej, ponieważ to rośnie to samo po prostu, a później nie trzeba tego ocieplać dodatkowo, nie trzeba wydatków energetycznych jakichś wielkich ponosić. Także zachęcamy jeszcze raz do siania konopi, możemy wszystko z tego robić. To, co ja wymieniłem, to są tylko jakieś podstawy. Robi się całą po prostu masę rzeczy. Coraz więcej pól w Polsce powstaje i nawet ludzie robią, nie musisz być wielkim potentatem ziemskim, wystarczy, że masz kilka arów i już możesz siać. Możesz to sobie biegać z sierpem, nie musisz kombajnu wynajmować. Są ludzie w Polsce, którzy sieją na dosłownie przydomowych ogródkach po kilka arów. Będziemy w najbliższym spliffie szczegółowo pisać, jak te wszystkie pozwolenia uzyskać. Trzeba mieć świadomość tego, że żeby na przyszły rok, na 2015, żeby mieć takie piękne pole, to trzeba już teraz zacząć o tym myśleć, ponieważ wszystkie pozwolenia, wszystkie papiery się załatwia już od września. Czyli już wkrótce trzeba zacząć naprawdę na poważnie o tym wszystkim myśleć. Także czytajcie spliffa. Mam nadzieję, że wkrótce się wreszcie ukaże po pewnym opóźnieniu i będziemy dokładnie pisać, jak takie piękne pole u siebie założyć. Dzięki. Na tych krzaczkach takie jajeczka brzydkie. To nie są do końca brzydkie jajeczka, to są po prostu... To jest natura, to jest chłopiec. To jest natura. Ona nie jest...